Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już 30 odcinek z Gothica 2 Noc Kruka. Nie można na tym polegać. Właśnie, co tutaj musimy zrobić? Zajrzyjmy sobie na zadania. Drewno na palisadę. Henry czeka. Aha, mam Owena. Aha, dobra. To możemy już iść do tego Owena, a ja szukałem, kurde, tutaj. Bo przechodziłem przecież z tym Jackiem Alligatorem i tam widzieliśmy takiego pirata, więc tam jest kotlina i najpewniej to jest ten Malcolm i jego koleżka Owen. W ogóle mamy jakieś punkty nauki? Mamy. Zastanawiam się właśnie, jak je wykorzystać. Idziemy już, tak, bo jakbym się teraz teleportował do magów, to nie wiem, czy to by miało jakiś większy sens. A w ogóle mam za sobą jakiś kamień ogniskujący, zgłaszałem się. Tak, musiałem się zgłaszać, bo oczywiście inaczej bym nie dostał kamienia. I nie rozmawiałbym wtedy z Saturasem. Okej, to idziemy do tej kotliny. Już jesteśmy. No niedaleko przecież. Okej. O, widać już nawet żarcie, więc tutaj musi ktoś być. LOL. Ty! Gdzie jest ten pirat? Cześć, słyszę tu chrząszcza, trzeba je powybijać. Ja je tu powybijam. Trochę expa będzie. Gincie! A, już tutaj nic nie hałasuje. To dobrze. Ale kurde, jeszcze tutaj widziałem w poprzednim odcinku tego pirata. Nagle się tak rozpłynął? Dla mnie to jest niemożliwe. Powiem wam szczerze. Ale dobra, zresztą tu wszystko jest możliwe. Czekajcie, tutaj coś widzę. Kurde. Ty, jakieś ognisko. Ja bym się tam przeszedł, powiem wam. A tu jest! Takie buty! Proszę! Tu jest Owen. Wezmę sobie te owcze skóry, jeśli możesz. Wszystko w porządku? Kim jesteś? Należysz do bandytów? Pogrzało cię. A wyglądam na takiego? Nie. Sądząc po wyglądzie, jestem skłonny uwierzyć, że przybywasz z daleka. A no, Skorinis, chłopie. A może cię jeszcze okradnę? A dziękuję. Co się dzieje? Mój kompan Malcolm gdzieś zniknął. A no właśnie. Zostaliśmy zaatakowani przez topielce. Trochę ich było, więc zwialiśmy do jaskini. No niestety, tak. Jedna z tych bestii przylazła za nami. Ach. Malcolm rzucił się, żeby ją odpędzić. I wpadł razem z nią do jakiejś... Ja. O kurde. Wylądowali w wodzie, bo słyszałem chlupnięcie. Aha, pewnie tam. Przez chwilę słyszałem odgłosy walki, a potem zapadła cisza. O, nie cholera. Wiem nawet, czy Malcolm żyje. To ciężka sprawa. Jak mogę zejść do tej rozpadliny? Trzeba albo zejść po ścianie, albo zeskoczyć. Henry czeka na dostawę drewna do budowy palisady. Najpierw muszę się dowiedzieć, co się stało z moim kumplem Malcolmem. Spoko, to ci pomożemy. Coś jeszcze? Gdybym wiedział, że tak to będzie wyglądać, nigdy nie zostałbym piratem. No pewnie. Dobra. Czyli teraz możemy robić jakieś zadania takie ciekawe. A wiecie, co nas czeka? Ekstremalny skok do rozpadliny! Jamy właściwie. No to siaba dabadu! Hardkorowy skok! Uhu! I 100 expa za hardkorowy wyczyn! Dobrze! O kurde! Ekstra, 100 expa mi się zachciało. Teraz trzeba płynąć gdzieś naprawdę niziutko. O, tam. Bezio, Bezio, płyń, bo tobie za chwilę zabraknie tlenu. Nie chcę, żebyś mi się tu zatopił na śmierć. O, dobra. Dopływamy, dopływamy. Szybciej, szybciej, bo... Tlenu brak, tlenu brak! Szybciej, becz! Szybciej, 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 jest!
Uff. O kurde, topielce. Czyli najpewniej przyjdzie nam teraz zawalczyć z topielcami. O kurde. Biedaczysko zostało pożarte. No to niech chłopak spoczywa w pokoju, a my teraz będziemy musieli poszatkować te topielce. Tylko co my tu możemy użyć? A w sumie z ognistej strzały nie pogardzę ściągnąć te topielce, które teraz się właśnie zapychają. Dobra. Wo! Cholercio. Się wzięły za mnie. Takie pindy. Dobra. Tak też was wykończę. No, come on. Cholera. Mało życia. Mało HP. Zaraz spadnę. Kuziwa. O, super, co mi z tego, że skała krystaliczna. W dupie mam to. Jesus. Gonią mnie? Dobra. Trzeba będzie wziąć trochę mikstur, wypić. Kurde, nie. Prawie bym skończył jak ten biedak. Ale dzięki Bogu, że jeszcze to przeżyłem, bo już naprawdę byłoby po mnie. Totalnie po mnie. O, trochę piwska mogę wypić, ale nie wiem, co mi to da. Aha, dobra. A piwa wypijemy. Co tam nam zaszkodzi? Trochę się zachlejemy. Ale przynajmniej manę będziemy mieli odświeżoną. Kurde, ale masakra. Gdzie te topielce teraz? Ty, tam się zbugowały. No tak. Musiały się tam zbugować. No ja nie mogę! Zbugowana magia! Jeszcze raz. Przestań tak walić. Choć normalnie tak walnę. Ty się nawet do mnie nie zbliżaj. Ciulu. Zabiłeś pirata. Ty wiesz, z kim zadarłeś teraz? Ty zwykły bezdomny topielcy. Dobra, padłeś. Nie ma czego plądrować. Ty i twoje sucze. Dobra. Teraz musiałbym wypić trochę miksturek. Kurde. Biedak, naprawdę. Skończył marnie. Według mnie przynajmniej skończył marnie. Kurde. Szkoda takiego chłopa. Powiem wam. Ja bym sobie trochę many wzmocnił, powiem wam szczerze. Malcolm. O, kamienna tablica walki bronią dwuręczną. I tylko tyle pozostawił po sobie. No to ciekawe. Dobra, pozbieramy jakieś pierdoły jeszcze. Które, no, nie będą komuś potrzebne. To ja wezmę zawsze. O, tam były zaraz jeszcze te skałki krystaliczne. O, bryłka złota. Zbierzemy wszystko, co tu jest. Czekaj, te bryłki złota są... zwykłymi bryłkami złota? Te zwykłe bryłki złota, nic więcej. Ciemne grzyby, siarki. Uuu, trochę siarki będzie do zebrania. Fajnie, czyli to głównie są jakieś minerały. Takie podstawowe miny. O, to są skałki krystaliczne. Świetnie. To jeszcze jakiś ciemny grzyb. Nie, fajnie tutaj dopasowali. Gdzieś jeszcze jakieś skałki krystaliczne. Bo wszystko się może... Ty, to może chyba dalej płynąć. Yeah. Świetnie. Dobra, zobaczymy, co tutaj będzie. No, przestań, masz mi tu zbierać trochę tlenu. Nawdychać się. Dobra. Kojarzę to miejsce. Ale tego tunelu owszem nie kojarzę. Dlatego ja bym zobaczył, co to dokładnie jest. Czymkolwiek to jest. A, może tutaj sprawdzę. Coś się tu może znaleźć. Interesują... LOL!
Dobra, czyli tu nie zejdę, bo tu się buguje nagle. O, tutaj coś może być. Nie, to jest tylko jakaś samotna skała, która sobie tak po prostu leży razem z tą całą rzeczką i nic nie robi. Dobra, tam jeszcze przejdę się na ten tunelik, bo coś tam czuję, że może być interesującego. O, słyszę szczura. Dlatego go ubiję. Ty, ranny, dobra. Tym lepiej dla mnie, bo to jest dla mnie jeszcze ułatwienie. Dobra. Po tobie. Czekaj, widziałem tu jakiegoś takiego dużego, o. Klopa, ziemniaka. Coś tu jeszcze jest. Godne uwagi. O, roślinki lecznicze. Dobra, ale tam widziałem ten tunel. Chcę się do niego dostać. Chociaż nie wiem, czy to będzie takie od razu łatwe. Ale się dostaniemy, bo zawsze się może tu coś znaleźć. Tak jak powiedziałem, godnego uwagi. O, jest jakiś tunel. A w tym tunelu co? O kurde, kolejni martwi piraci. Czekaj, co to było? Co to było? Chwileczkę. Coś tam zebrałem, ale muszę się dowiedzieć, co to jest. Pierścień Morgana. Pierścień zdobiony jest mnóstwem pięknych run. O, premia do walki bronią jednoręczną. Ostro. Tylko ja walczę bronią dwuręczną. Jakbyście nie zauważyli. A kurde, no chciałbym sobie tą pikę bojową nałożyć. A ile mam siły? A, jeszcze musiałbym sobie coś dokupywać. O, miksturki. Ogólnie niech spoczywają w pokoju kolejni martwi piraci. Cholera. Szkoda, naprawdę szkoda mi tych ludzi, którzy no przepadli. Kurde, musiałem wypaść. Dobra, idziemy poinformować tego Owena, że jego kumpel zginął. I zbieramy się do piratów dalej. Posiedzimy sobie z kilku odcinków najpewniej u nich. Ale lag. To było akurat zaskoczenie. Nie wiem, rzadko mi się tutaj zdarzają. Kurde, chyba w tym miejscu właśnie są takie spadki FPS-ów. A to chyba dlatego, że ta mapa jest taka jakby jeszcze niedopracowana, ale wiecie, już gra ma swoje lata. Już nie będę nad nią pracować, update'ować. Nie, oni pewnie już szykują. O, goblinki. Goblinki marsjanki. Kurde, muszą być te spadki FPS-ów. O, jest. Nie, tu są takie spadki FPS-ów, że ja najchętniej bym się ich pozbył czarem ognia. Zaraz to zrobię. No już, padać mi tu. Dobra. Padliście. Już. Leżeć. I mi tu nie podskakiwać. Cześć, co to? Myślałem, że jakaś roślina. Ale to nic nadzwyczajnego. Dobra, idziemy do tego Owena. Musimy się znowu tam wspiąć. Dzisiaj jest ogólnie dużo pływania, wspinaczki i trochę walki, więc... No, ten odcinek będzie utrzymywał dzisiaj naprawdę porządny klimat. Masz niestety, Malcolm nie żyje. No tego się obawiałem. A teraz będę sobie wyrzucał, że mu nie pomogłem. Jesteś naprawdę odważny, wiesz? Ja nigdy bym się na to nie zdobył. Coś jeszcze? Gdybym wiedział, że tak to będzie wyglądać, nikt... Aha, to już było. Henry czeka na dostawę drewna do budowy palisady. Dobrze, dobrze, zadbam o to jego drewno. Idź i powiedz mu to. Spoko. Dobra. Idziemy teraz do tego... Henry'ego. Nie, naprawdę fajna misja, na poziomie, powiem wam. Więc było naprawdę interesująco, ale to jeszcze nie koniec odcinka, spokojnie, no minęło już te 15 minut, ale jeszcze coś zdążymy zrobić ciekawego, więc to jeszcze nie koniec. Czekaj, tu coś widzę, tak na odległość coś zauważyłem, że są tu jakieś grzybki, to je pozbieramy.
Jak nie grzybki, to leśne jagódki. Coś jeszcze? Gdzieś tu? Nie, bo ja wszystko zbieram, co leży na ziemi, bo to dla mnie ma jakąś wartość. Czy to małą, czy to wysoką. Byleby to było. Jack Alligator. Dobra, idziemy informować tego Henry'ego w końcu. Bo pewnie pirat już jest zniecierpliwiony tym, co ja robię. Okej. A proszę. Jeśli chodzi o drwala Owena, Owen dostarczy drewno. Doskonale. Czas już najwyższy. Super. Co się dzieje z Malcolmem? Nie żyje. Miał nielichego pecha, co? Oto twoja nagroda. O, dzięki. 200. Potrzebujesz pomocy? Masz jakieś doświadczenie w stawianiu palisad? Niezbyt duże. W takim razie nie mam dla ciebie żadnej pracy. Poszukaj sobie innego zajęcia. Spoko, rób, dzięki. Co chcesz, tylko nie przeszkadzaj mi w pracy, jasne? Okej. Czekaj, a czego ty uczyłeś? Kusze i bronie... O! Bronie dwuręczne. Tylko, kurczę, ja bym chciał sobie teraz... A, dobra! Walić to. Chociaż te 5 punktów. Szybko się u... Czekaj. W ogóle ile mamy teraz punktów? 20. Dobra. Póki co dla mnie to wystarczy. Bo ja też jeszcze chcę sobie zaoszczędzić. Dobra. No i kogo, do kogo by tu teraz podejść? Jakie w ogóle mam teraz misje? Mięso dla Morgana. Mam je zanieść Morganowi. 10 kawałków mięsa. Aha. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Teraz to nie zauważyłem tej misji, ale teraz muszę podejść do tego Jacka Alligatora. Skoro to mięso dla Morgana. Ale aha, Morgan, Malcolm, pomyliłem nazwy. Pomyliłem się z Malcolmem. Kurde. Widzicie jaka jest moja pamięć. Czyli teraz, gdzie jest ten Morgan? To jest raz. Morgan. Nic mnie już czekaj, nie to nie jest... Bones. On nawet nie wie, jak się czekaj, i gdzieś my go tu znajdziemy. Gareth, Pirat, Brandon, Matt, on Pirat, Skip. O, widać, że tam na pewno to nie nic on. Mnie już nie dziwi. Bo przecież to jest tam Francis, gdzie siedzi, przy głównej Owen. Ty, on tu wrócił. Ta, to fajnie. Coś czuję, że gdzieś w tej okolicy jest ten Morgan. Tutaj jakaś... O! Tu jest Morgan. Jak miło. A jeszcze cię okradnę. Nie obrazisz się. Dzięki. Przynoszę mięso. Zaraz. Najpierw muszę się napić. Spokojnie, no. Człeku, napij się. Nie ma sprawy. Nikt ci tu nie zabroni pić. No, już lepiej. Dobrze, powtórz mi, czego chcesz. Jack Alligator kazał mi przynieść to mięso. No tak, teraz sobie przypominam. Dawaj je tu. A proszę. Co tu robisz? Greg powierzył mi dowództwo nad jedną z dwóch grup abordażowych. Jestem odpowiedzialny za zaopatrzenie, które dostarcza nam Jack Alligator. Odpowiadam też za to, aby okoliczne stwory nie zbliżyły się zanadto do obozu. Pomagają mi w tym moi chłopcy. Fajnie. Powiedziałem im, że ma tu być spokojnie, kiedy kapitan Greg wróci. Spokojnie. A coś konkretnego? Coś konkretnego? Robisz? Ej, wolnego! Moja praca jest bardzo ta. Ważna. Śpisz w łóżku. Szkolenie moich ludzi. Aha, Staram się ich zmienić w nieustraszonych wilków morskich. Najlepszych piratów, jacy kiedykolwiek żeglowali po tych wodach. Nie wysługuję się ludźmi. Każdy z nich dostaje niezły grosze za swoją robotę. Tak. A może dołączę do was. Chcę dołączyć do waszej grupy. Do nas? Moi chłopcy na razie obijają się na plaży. Tak jak ty. I nawet palcem nie kiwną, póki kapitan nie wróci. To wiem na pewno. A jeśli chcesz pokazać, na co cię stać, możesz oczyścić plażę na północy. Pełno tam różnego śmiecia. Jeśli się tego pozbędziesz, chłopaki na pewno cię zaakceptują. No dobra, no, witam spokojnie. W mojej ekipie. No. A teraz wracam do obowiązkowego wypoczynku. Super ten masz obowiązkowy wypoczynek. Naprawdę, na wysokim poziomie. Właśnie widzę.
Rzeczywiście, grupa abordażowa. Chyba grupa leni abordażowych. Jest. Z kim ja pracuję? Dobra. Ale jak mamy plażę oczyścić na północy, to też tak właśnie zrobimy teraz. Co to w ogóle jest? Aha, jaszczury zwykłe. Już myślałem, że to jakieś gorsze rzeczy. Dobra. Oczyszczamy to gówno. Aha, dobra. Trzeba teraz to zabić. O kurde, aaa! Teraz za mnie życie spłynie. Kurde. Kurde. Teraz muszę im spieprzyć. O jest. Właśnie brak mi tej siły. Mam trochę go za mało. Odwal się, durniu. Dobra, przestało mnie już to gonić. Piję sobie trochę many. Energię sobie też uzupełnię. Dobra, idę dalej walczyć z tymi jaszczurami. No, no nie dadzą mi spokoju. Trzeba je powybijać, wszystkie. Dobra. Tak już, tak go już wybijemy do końca. No, przynajmniej jest jeden. Dobra, tak cię już wybiję. O tak, uziemiłem cię. Pięknie. Ja sobie uzupełnię manę. O, trochę białego rumu nie zaszkodzi nam. Pięknie. O proszę, tu mamy jakieś trzy topielce, cholera. No chodź, chodź tu. Wykończę cię samotnie. Dobra. Jakie bugi! No ja marnuję tu manę, a to nic nie idzie na niego. No teraz to jestem wściekły. Proszę was, chyba se jaja robicie w tej chwili. Przestań mnie tu potać tymi. Zaraz, ja cię tu. O, tak cię zaraz zgliczuję. Już się nie pozbierasz, kolego. Już mnie nie uderzysz, bo cię w tej chwili masakruję. Dobra. Chyba mam już ciekawszy pomysł. I o wiele lepszy niż męczenie się z magią. Dobra. Już mi się podsunął ciekawy pomysł. Tylko tak, żebym mógł wykończyć osobno te stworzenia. O. I właśnie chcę je osobno wykończyć. Nie chcę razem, bo wiem, że w dwóch mnie mogą skatować ładnie. Dobra, goni mnie frajerzysko. No, odczekam chwilę. Może mnie dalej gonić. No, wyjmuj to gówno. A dobra. Wara ode mnie, o tak. Dobra. Dobra. Ostatniego topielca już wykończę bez problemu. No. A nie, zbugowana magia. Co to w ogóle miało być wtedy? Dobra. Pijmy już te mikstury. Żeby nie było. Czekaj. Plaża na północy. To chyba już wszystko, nie? Bo była, bo miała być plaża, a nie jaskinia. Więc jak na mnie plaża już jest wyczyszczona. Idziemy zgłosić to temu całemu Morganowi. Że kurde, już noc się zrobiła.
Nawet nie zauważyłem, bo byłem bardziej skupiony na walce, ale dobra, sam klimat już się lekko zmienił. Północna plaża została oczyszczona. Proszę. A co z jaskinią? Byłeś tam? To też część twojego zadania. Co? Wróć, kiedy już z nią skończysz. No ja cię kręcę. No nie powiedziałeś mi nic. Ja cię kręcę. Jaki kretyn! Powiedziałeś mi plaża. Nic mi nie było wiadomo o żadnej jaskini. Frajer. Dobrze. Jaskinię też oczyścimy. Poinformujemy go o zadaniu i... Właśnie muszę zapisać, bo na śmierć zapomniałem, a już 25 minut minęło. Gdybym teraz właśnie zginął, to byłbym wielce wściekły. Dobra, odpalimy sobie światełko. To jest... Tyle zużywa many? Chyba was jaja bolą. Dobra. Dobra. Ty co fuck? Cieniostwór. Fuck! Nie! Tylko nie ta historia z cieniostworem! Fuck! Coś mi jeszcze goni? Aha! Dobra, dobra. Musimy jakiś plan zaplanować, bo... Nie, tak nie może być, żeby mnie to gówno tak szybko wykończyło. Sobie na to nie pozwolę. O nie, 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 nie. Niech cieniostwór się napawa tą żywnością w postaci cienio... Boże, cieniostwora. Topielca. A my coś zaraz zaplanujemy. No kurde, nie mogę nawet kuszy nałożyć. A ile mam bełtów? Aż mi się opłacałoby taką kuszę nałożyć. No nie. Niech cię. Diabli. Chwileczkę. Już ja mam tu plana tego frajerostwora. Dobra, widać, że się już do mnie doczepiło. Fuck, fuck! Nie to! Nie, 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 nie. Fuck, 95% życia mi zabrał. To gówno mi zabrało tyle życia. Boże. Nie, dobra. Ile ja muszę mikstur wypijać? To jest no, niesprawiedliwe. No wypijaj to. Ja cię kręcę. Nie, bać się tylko i jeszcze raz bać. Co za kretyn mi zlecał takie zadanie? No, ja go za Chiny nie wykonam. Ile ja musiałbym many zużyć, żeby to gówno padło? Dobra, teraz przyda mi się pomoc piratów! Nie, naprawdę, te cieniostwory mnie przerażają. Fuck me! Muszę aż skakać. Ja nawet tam nie podchodzę. Ja nawet tam nie podchodzę! Nie! Za dużo to jest jak na mnie. Yes. Kurde, aż się boję, czy ten Morgan przypadkiem nie zginął. To mnie najbardziej dręczy teraz. Bo jak mi tu, kurde... Czemu mi muzyka się zbugowała? Czekaj, sprawdzę, jak tam sobie Morgan radzi z zagrożeniem. Które tutaj niestety wysłałem. No bo co ja sam, taki jeden chuderlak, miałbym sobie poradzić z takim dzikim stworzeniem jak cieniostwór? Nie, w życiu. Co z cieniostworem? Jeśli mogę wiedzieć. Gdzie to się rozpłynęło? Jeśli... Kurde! On pewnie nie wykończył tego cieniostwora, ja jestem tego pewny. To coś jest w jaskini i pewnie będzie mnie dręczyło. No nie, no super, teraz mnie rozwaliłeś, Morgan, tą drugą częścią twojego popieprzonego zadania. No oczywiście, że tam jest cieniostwór, jakby inaczej. Dobra. Nie, nie! Ja się boję! Czemu się zatrzymałeś, durniu? Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Uciekaj. Yes. Pół życia. Prawie pół życia mi to zabiera.
Jeszcze raz. Nie, ja nie odpuszczę temu stworzeniowi, nie! To gówno ma zginąć. I zginie. I mnie to gówno obchodzi, jak go wykończę. Ale ma mi tu zginąć. I to natychmiast. Dobra, jest. To coś idzie. Goni. Nie, naprawdę, ten cieniostwy jest tak przerażający. Sam jego wygląd i zachowanie jest nie do przyjęcia. Fuck. Sorki, że tak się dygam, ale naprawdę te cieniostwory mnie... Serio? Really? Nie, no cała mana mi poszła. I nic nie oberwał. I tu jest sprawiedliwość? Nie, ja wykończę tego cieniostwora. I nie myślcie sobie, że ja temu odpuszczę od razu. Muszę znowu zapisać sobie awaryjnego save'a. Kurde, nie no, aż naprawdę, no boję się. Cały dygam. Dobra, spieprzaj. Uciekaj i mi tu nie wracaj. Nie! Nie ma! Nie zjesz mnie! Nie zjesz mnie! Nie zjesz mnie! Kurde... Co za skubany! No mnie się już mikstury kończą, serio! O Boże... Nie wiem, czy ja przetrwam do tej walki z cieniostworem, no nie wiem, naprawdę, no... Musiałbym mieć jakiś mocniejszy czar. O rany... No i taka będzie właśnie robota z tym cieniostworem. Póki go nie wykończę, to będę się męczył z nim. Stąd go wykończę. Aha, super. Znowu się mana zbugowała. Uciekaj, uciekaj. Nie! Nie! Wykończyło mnie. Serio? Wiecie co? Ja bym tu już zakończył odcinek i ja bym tego cieniostwora wykończył poza odcinkiem, bo to jest naprawdę masakra. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał odcinek. A jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tu już z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.